Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Chciałam Wam przedstawić kolejną książkę, którą dostałam do recenzji od wydawnictwa kobiecego, Złe Oko. Ciemność się zadziała. Kolory takie znane, słuchajcie, na okładce. Znacie te tureckie krążki szklane z namalowanym okiem. No właśnie, właśnie, dobre odniesienie. Słuchajcie, jest to kolejna książka, która jest fajnym podręcznikiem wiedzy o złym oku. Skuteczne zaklęcia i rytuały na odwracanie złych plotek, klątw, uroków, czyli generalnie właśnie złego oka. Antonio, nie przeczytam dokładnie jego nazwiska, ale tutaj opisuje trochę swoje doświadczenia, ale też w bardzo fajnej formie zbiera z różnych kultur, jak to złe oko tam było postrzegane, więc takie trochę historii w tej książce należy się spodziewać. Nie są to same przepisy na uwolnienie bądź rzucenie, okazuje się, złego oka, ale również właśnie taki grunt historyczny, rys historyczny. To jest bardzo fajne, bo jeżeli mamy coś zdiagnozować albo z czymś walczyć, to pochodzenie, to tak jak demony mają wyjawić swoje imię, tak pochodzenie jest bardzo ważne. Książka jest w twardej obwolucie ciemnej, trochę się palcuje, ale nic to. Ciemna obwoluta, złe oko, słuchajcie. Super. Uwielbiam złocenia, uwielbiam zmianę faktury. Odkryj fascynującą historię złego oka. Tak jak mówię, rys historyczny jest. To złe oko jest pokazane w różnych krajach, różnych ludowościach. Natomiast generalnie chodzi o podczepy, przyczepy, właśnie tą energię, którą ludzie pozostawiają przy nas często zupełnie niepotrzebnie. Książka jest dosyć fajna, może być traktowana podręcznikowo. Jak już przebrniemy przez te rysy historyczne, słuchajcie, bo mamy tak, definicję złego oka, historię, pochodzenie i tradycję, to trafiamy na amulety, talizmany, jak się strzec przed złym okiem, nitki, ręki Fatimy, znak wiedźm, wszystkie rzeczy tutaj, wszystkie, pewnie nie wszystkie, ale bardzo dużo rzeczy jest tutaj pokazywane. Fajny jest rozdział, jak zdiagnozować złe oko. Jest on podzielony na fizyczne, psychiczne. Ja nawet miałam zaznaczone, ale oczywiście odznaczyłam, słuchajcie, z tym podziałem. O, zobaczcie, widzicie, tutaj macie właśnie to oko Horusa, rękę Fatimy, znaki wiedźm, zaciśnięta pięść, figa, nie? Też przeciw złemu oku. Słuchajcie, no to klasyczne nasze złe oko, znaczy właśnie nie złe, tylko dobre. Znak Om, pentagram, czerwone nitki, ale odniesienia do katolicyzmu też, no krzyż świętego Benedykta jest tu pokazany, święta Joanna d'Arc, różne są rzeczy, o skarabeusze, gwiazdy Dawida, to będzie pewnie z jakiejś kultury, a tu jest tajlandzki, tak? Popularny w Tajlandii amulet w kształcie rurki, fiolki, także takie ochronne rzeczy, czyli amulety i talizmany. Mamy też amulet dla niemowlęcia lub starszego dziecka z modlitwami. Święty Michał Archanioł, najdroższy święty Antoni, słuchajcie, czyli odniesienia są do różnych kultur. Proste zaklęcie sznurka. Tutaj jest tak a propos magii węzłów. Idę spróbować tą diagnostykę znaleźć, słuchajcie. Zawiąż czerwony sznureczek. A zaklęcia są fajne i też tłumaczone, myślę, w dobry sposób, a nawet rymowane często. Słuchajcie, oko w oko, oko z okiem. Nikt nie działa tu urokiem. W kręgu moich gości nie ma miejsca dla zazdrości. No, nad amuletem zaklęcie. Także słuchajcie, dzieje się tutaj dosyć sporo. Ochrona w pracy, ochrona dzieci, ochrona domu. Narysuj oko Horusa. Tak, proste przepisy. Zobaczcie, ile ten przepis zajmuje. Sekundę. Magia ma być prosta i skuteczna. Znaczy, ceremonialna też jest fajna, tylko trzeba się tam wiele nastarać w ten czas, a to też można. Natomiast to są proste przepisy dla każdego. O, jak zdiagnozować złe oko? I zobaczcie, że tu jest podzielone na fizyczne, cielesne, tak jak siniaki, podkrążone oczy, drganie powieki. O Jezus, tym drganie powieki. Magnes pomaga. Czy tam inny selen, upadki, wypadanie włosów, ból głowy, uderzenia zimna lub gorąca, impotencja, niepłodność,
bezsenność, swędzenie, skurcze nóg, ospałość, utrata apetytu, krwawienie z nosa, bladość, porażenie przysenne, kichanie, ból gardła, pocenie się, czyli no wiecie, fajnie to opisuje, a psychologiczne, agresywność, niepokój, rozpacz, koszmary, napady paniki, milczenie, smutek, inne przejawy, coś na pościeli, coś zdezorientowanie w otoczeniu, gubienie, upuszczanie, kłótnie, tego typu rzeczy. W przyrodzie również jak rozpoznać złe oko, typu martwe zwierzęta, ptaki, chmury, martwe ryby, żywność, która się psuje, pogrzeb. Ja dodam kwiaty, które więdną, zwierzęta, które chorują. No i potem są, słuchajcie, samobłogosławienie rąk. Proste przepisy na złe oko. Dużo jest z wodą. No bo w ogóle szeptuchowska, chociażby magia, to właśnie wody najczęściej używam. No i mamy tutaj, że zapach z tradycji hinduistycznej, wigilijny rytuał, który można zastosować, to odwołanie do ojca Pio, okruchy w wodzie, to jest diagnostyka, nie? A jakie fajne zaklęcie. Wodo silna, wodomocy, chleb powierzam ci w potrzebie. Jak za dnia, takoż i w nocy, jak na ziemi, tak i w niebie. Rewelacja po prostu, słuchajcie. Próba jajka, oko żywiołów, metoda pogańska. Tu są wszelkie przepisy. Także z zapałkami też diagnostyka. Fajnie tą diagnostykę zapoznać, bo jest to dosyć ciekawe. Zapisane jajko, sposób katolicki. Tarot, no to tu akurat to wiadomo. I patrzę, odgadywanie kształtów. Kto posłał ci złe spojrzenie? Będzie potrzebna miska z wodą, łyżeczka oliwy, szczypta soli, nóż. No i z kształtów wróżymy, słuchajcie. Ludowe metody. Lanie ołowiu, lanie wosku bezpieczniejsze, weź teraz rozgrzej ołów. Ale robi się, słuchajcie, przy klątwach, powiem tak, wosk i woda, proszę bardzo, jak robić? Jak odczyniać złe oko? Zaklęcia, modlitwy, czary i rytuały. To jest coś, co nas też bardzo, bardzo interesuje. Zanim zaczniesz, co będzie potrzebne? Magia. O, tutaj nie wiem, poczekajcie. Duchem do krwi, kamieniem do nieba, anielski miecz wzniesiony, jak trzeba. Okrąg i tarcza, za dnia i nocą. Bóg chroni mnie wzroku swego mocą. Kocham rymowane zaklęcie. Kocham. Istoty duchowej święci jako ochrona. Modlitwy, czyli wezwania, czyli inwokacje. Bardzo magiczne. Do jakich sił się odnosimy, to się odnosimy. Nawet mamy świętą Łucję, świętą Otylię, czyli tutaj wiecie. Wiecie, że magia często jest połączona z napływającą religią, że tak powiem. Bywam. Zaklęcie przeciw wszelkiemu złu, magia żydowska. Nie ma magii bardziej skutecznej, ale są ciekawe, bądź mniej ciekawe magie. Także tak, o, goździkowe zaklęcie ochrony, proszę bardzo. Modlitwa poranna, zaklęcie psalmów, to jest bardzo ciekawe, właśnie psalmy często fajnie działają. Jeżeli faktycznie Biblia jest w kabale uznawana, że tam nie pominiesz ani litery, bo pod każdą literą jest przecież cyfra, liczba przyporządkowana i tam się dzieją rzeczy, są odczytywacze Biblii, dzieją się rzeczy po prostu, no to tak naprawdę faktycznie te żydowskie rzeczy mogą być mocne i te psalmy mogą być bardzo wibracyjnie, no dźwięk jest wibracją, słowo jest wibracją ochronną, także ma to w sobie coś. Zaklęcie wróci do nadawcy, fajna sprawa. Tutaj mamy akurat odniesienie do Dionizosa. Ognista kąpiel, magiczny kubek. Wiecie, ja wam o tej magii tak często mówię, że to jest takie oczywiste, ale takie fajne zgromadzenie jest tutaj. Także dużo się tutaj dzieje. Wypalanie oka, raz, dwa, trzy, oko już nie patrzy. Proszę bardzo, było. Zioła, rośliny, drewno, jakie chronią spiżarnia, czyli te przyprawy, rozmaryn, ruta na naszych ziemiach, to było to. Zioło o niezwykłej mocy, nie dopuszcza demonów, często pojawia się w rytuałach oczyszczających miejsce z takich bytów, a także w ochronnych amuletach trzymających te byty z daleka. No, ruta, odkąd miałam 3 lata, to słyszałam o rucie. No i ostatni rozdział, jak rzucić złe oko. No to tak bym powiedziała, ja uwielbiam czytać o wszystkim, co można. Nie znaczy, że wszystkiego używam, ale fajne jest to, że jeżeli wiemy, jak coś zostało zrobione, to wtedy łatwiej nam podejść do ściągania. Więc epilog. Złe oko na całym świecie. Widzę nazwy tutaj
tłumaczone. Też fajnie. No i bibliografia. Słuchajcie, książkę z czystym sumieniem mogę polecić. Podręcznik do samoradzenia sobie ze złym okiem tak zwanym, czyli wiecie, złe życzenia, złe spojrzenia, zazdrości, snujki, plotki, no czy klątwy i uroki. Tu już zależy od siły maga, bo każdy sposób jest dobry, byle był w mocnych rękach, bo to akurat z tym różnie bywa, ale tak to na takie bieżące rzeczy stanowczo książkę tę mogę polecić. Tak, tą książkę dostałam do zrecenzowania, czyli jest to współpraca, ale sami widzicie, fajna pozycja, więc nie ma co się krygować, że belecę. Także polecam. Do zobaczenia w kolejnej recenzji. Pa, pa.